Kultywowanie tradycji przodków jest bardzo ważnym elementem lokalnego patriotyzmu. W Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach zorganizowano sympozjum naukowe Mazurska Gadka poświęcone mowie i kulturze Mazurów. Większość mieszkańców naszego terenu, naszej gminy, to mieszkańcy napływowi. Chcielibyśmy pamiętać o osobach mieszkających tutaj przed nami. To był ich dom, to była ich ojczyzna i po prostu nie możemy o nich zapomnieć. Jest to bardzo ważne, ponieważ przez takie działania jak dzisiejsze sympozjum naukowe w Dźwierzutach, dzięki wsparciu lokalnych władz gminy, możemy przywracać powoli ginącą nie tylko gwarę, ale również kulturę i historię. W trakcie wydarzenia wyróżniono laureatki konkursu poetyckiego z polskiego na Nasę. Każdy wiersz został starannie przetłumaczony na mazurską mowę przez Pawła Szutowa, studenta polonistyki i pasjonata gwar mieszkającego na co dzień w Sankt Petersburgu. Oprócz tego można było usłyszeć tradycyjną muzykę w wykonaniu artystki Anny Brody. Wiersz Powrót taty powstał już jakiś czas temu. On nie był specjalnie przygotowywany do konkursu w Dźwierzutach. Było to jakieś wspomnienie o moim ojcu, który już nie żyje 30 lat, także powrócił pewnego razu do moich myśli, do moich wspomnień, pewnie gdzieś się tam pokazał w snach. Tłumaczenie było dosyć trudne. Oczywiście wiersze są przepiękne, zostały wybrane najlepsze z najlepszych, ale ze względu na to, że w Mazurszczyźnie prawie, nie powiem, że całkiem, bo była jakaś literatura mazurska, ale prawie nie powstawało żadnej literatury. Pewną trudnością było tłumaczenie niektórych pojęć czy wymyślanie terminów. Starałem się trzymać oryginalnej mowy mazurskiej. Ważnym elementem sympozjum były wystąpienia dotyczące mazurskiej mowy. Wykłady dotyczyły między innymi różnic pomiędzy gwarą, gadką a językiem. Pokazywano również przykłady codziennych mazurskich słów o niezwykłym znaczeniu. Chcę pokazać na przykładzie kilku takich słów, które brzmią identycznie jak w języku ogólnopolskim, że one mają specyficzne mazurskie znaczenie i ono z czegoś wynika. Mazurska gadka to pierwsze tego typu sympozjum. Dzięki staraniom władz gminy Dźwierzuty ma szansę stać się wydarzeniem corocznym. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv